muszę bardziej oszczędzać sieci. Dobra, dobra, everybody, witam w kolejnym odcineczku. Witam, kurde, w szkole. Welcome to Homecoming. Spider-Man Homecoming przyszedł do szkoły. No, i cześć. Kontynuujemy, idziemy Petrem, się włamujemy. Czekaj, a ja tutaj mogę coś używać tym? A ja nie mam sieci, bo mi się skończyła. Myślałem, że jeszcze jakąś końcóweczkę mam. Czyli tak, biblioteka, pracownia, sala gimnastyczna, szafka. Łatwizna. Droga wolna. Pora ruszać. A, tu jest biblioteka. I w bibliotece. Dobra, mamy tego. Co to było? Szlak! Hej! Szlak! Szkoda, że nie wrzuciłem kopii projektu do sieci. Kurde, taki mały, a jaki. Najlepsza przyjaciółka pająka. Jaki zwinny i jaki sprytny. No dobra, gdzie zostawiłem swoją płynną sieć? No, pewnie nigdzie na widoku, tak ci powiem, Peter. Na MJ. Nie wiedziałem, czy powiedzieć hej, czy cześć, więc powiedziałem hejść. Hejść, no. Harry i ja weszliśmy na zardzewiałe stuletnie schody, żeby zrobić to zdjęcie. Warto było. Warto było. Tutaj będzie pewnie sieć. Położyłem. Aha, mam was. O kurde. O kurde. Poszedł. Okej. Teraz dobrze wymieszać. Jaki mądry, nie? Kurde, stworzył sobie sam płyn. Dobra. No i bajeczka, okej. Mamy już sieciówę. Powinienem zwiększyć pojemność, żeby się nie kończyły. No, no, no. Do sali gimnastycznej. Dobre jest, dobre. Stary o plecak. Zapomniałem o nim. Muszę to wszystko zacząć notować. Nie mogę się od niego uwolnić. Muszę jakoś odwrócić jego uwagę. Co to? Dobra, czas się zwijać. Iś! Możesz zostać na miejscu, dziecko. Przestań uciekać. No! Jezus, nie tak. W którą stronę? Ten, dobra. Gimnastycznej. Ten mam iść. Ty, żeby tylko Harry cię nie zauważył, że chodzisz po sufitach, Peter. Nie tędyk. U, tu. Tędyk, dobra. Zapolowry. O, jest. Muszę go odciągnąć od tych drzwi. Au, o. Sorry za bałagan, Rick. Dobra, zaraz naprawdę uwierzę, że grasuje tu duch. No właśnie, nie? Tak kurczę dziwnie. Tylko pająk. Tak dziwnie, nie? Sprzątasz sobie elegancko w szkole, a tutaj nagle śmietnik się wywraca albo coś innego się tutaj dzieje. Daj spokój. Uciekałbym z tej szkoły wtedy, tak oni w tej chwili. Musimy zabrać przed woźnym. Się zwijać. Chodźmy przez salę. Okej. Wspomnienia wracają. Wspomnienia wracają. Nic się tu nie zmieniło. Tylko ochroniarz nas nie ściga. Więc możemy sobie przez chwilę porzucać.
Na pewno dasz radę? Harry, jakie obuwie! No to dawaj, mądralo. Rozgrzeje się, to nic. Teraz ty? O, no i pewnie. Od razu. Iś! Bardzo się cieszę, że lepiej się czujesz. Naprawdę. Dzięki. Hej, nie widziałem, co zrobiłeś. Spróbuję jednej rzeczy. Jeszcze nic. Byłem zajęty i sam nie wiem. Dziwnie mi coś zmieniać. Rozumiem. Spróbuję jednej rzeczy. Nie trafię. Nie śpiesz się. Okej, no to jazda. Albo przerzucę. Albo ta... O, dobra, patrz. To... Nie można, znaczy nie można mu od razu, wiecie, zaprezentować, że jesteśmy taki super kozak, Spider-Man. Tylko trzeba stwarzać pozory. Wydawało mi się, że wam się układa. Była u ciebie w domu? Wymyślimy coś. Jak zawsze. W końcu. Nie, ale tutaj to trafię. Nie ma opcji. Nie ma innej opcji, kurde. Pięknie. Jaki wynik? Nie mam pojęcia. Ja też. Ja też. Dzięki, że tu przyszliśmy. Potrzebowałem tego. Ja też. Ale... 2-2. Jeszcze nie wszystko. Znam to spojrzenie. Co kombinujesz? Dasz radę znaleźć swoją szafkę? Oho. Gdzie się podział ten ochroniarz? Pewnie nadal we wschodnim skrzydle. Bierzemy pendrive'a z twojej szafki i spadamy stąd. Dobra. Flash musi mi zapłacić za tę akcję z laptopem. Daj już spokój. Przecież musi dostać za swoje. Jest kapitanem drużyny. I fajnie czuć na padzie. Nie dostanie za swoje. Jak Peter stawia krok, to mi pad, kurczę, troszkę wibruje. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. No. Fajne, fajne. A, nareszcie. Szybko, właśnie. Muszę go ściągnąć do windy. Już 3 razy sprawdzałem to piętro. Szukam wiatru w polu. Jest tam kto? Co tam się dzieje? Zamknij go w tej windzie. A, dobra. Myślałem, że trzeba kliknąć, to znaczy jeszcze strzelić siecią w tego. Guzik. Ale wtedy Harry by się zorientował, że jesteśmy Spider-Manem. To nie. Gdzie jest moja szafka? To tu. Co to jest? Jak ty to... Dalej. No bierz. O kurde. Kto tam? Całkiem źle, nawet zatrudniłeś statystów. Nie. Wiej! Ej! Stary, jeszcze nas aresztują. Najpierw muszą nas złapać. Za taką nostalgią to akurat nie przepadam. Tego pendrive'a? Tak. Szybko, do tamtych drzwi. Już prawie. Otwierać, policja! Wezwałem policję! Macie kłopoty! Idź, ale... Zatrzymaj na chwilę. Mam pomysł. Co mam robić? Nie daj się złapać. Chwila. O, już. Czy teraz będzie... Poczekaj. Tak, oni gdzieś tu są. Dobra, wy dwaj się rozdzielcie, my spiszemy zeznania. Teraz muszę go dopaść samego i odzyskać dysk. Okej. Już ich szukamy, ale musimy... Odwróć uwagę policji. Cóż,
Wasza polowery. Coś na bank będzie z DJ-ką. Na bank. Bardzo, ale słyszałem. Co to było? No. O, i tam, kurde, zdjęcie albo coś w tym stylu. Teraz muszę tylko odciągnąć ostatniego. Dobra. Jest sam. Odciągnięci. Wielką akcję odwróconego kieszonkowca. Wygłupiają się, jakbym miał czas na te bzdury. Jerry pewnie na mnie czeka. Świetnie. Powinienem znaleźć się tuż nad nim. Ale nie. Muszę gonić Jerry. Co to było? Ciekawe. Jak ja mam się teraz stąd wydostać? Harry Osborn? Szlak! Co w gabinecie? Understand. We're gonna give you up. Dobre. Okej, narka. Dobre, dobre. Helikopter nas goni. Chyba, że to stary. To nie są gliny. To mój tata. To mój tata. Norman Osborn. Tato, mówiłem ci, że zadzwonię z domu. Chodzi o matkę. Co z nią? Peter, daj nam chwilę na osobności. Wygląda trochę jak Tom Holland. Tom Hochland. Co to jest? Nadal myślę, że nasza prezentacja by wtedy wygrała. Ale Harry ma wielką głowę. Sporo się wydarzyło przez te 10 lat. To cud, że w ogóle tu siedzę. Dostałem drugą szansę. I chcę ją wykorzystać. Ale potrzebuję cię, Pete. Wow, to... sporo do przetworzenia. Wpadnij jutro do laboratorium. Przekonasz się. Masz Dobra. Laboratorium? Pokażę ci kilka pomysłów. Pogadamy o tym na spokojnie. Okej? Okay? Pewnie. Pete? PT? Razem uzdrowimy świat. Bajeczka. Raven leci chyba, nie? Tak, Raven. Potwierdzam. Oddział K1 zbliża się do celu. Jak sytuacja? Posiadłość i arena są prawie gotowe. Zwiadowcy, odezwać się. Sandman się wypchnął. Nie zdołamy go już schwytać. Więc nie jego szukam. Przyjąłem. Czekamy na rozkazy. Przygotujcie się na jutro. I tym razem nie nawalcie. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw filmu Kraven the Hunter. Gdzie główną rolę ma grać Quicksilver z Avengersów. Ale leniwy. Daj spokój. Hmm.
Hej, Miles, zajęty? Może... Wszystko jedno, wchodzę w to. Może chciałbyś pobawić się w niańkę w trawie? Brzmi spoko, opowiesz po drodze. Szybka akcja, proszę ja ciebie, gdzie tam, kurde, pisać jakąś aplikację na studia? Nie patrz tak na mnie. To krótka przerwa. Hola, mijo. Jak tam twój esej? Jakoś idzie. Muszę na chwilę wyjść. Pete prosił o pomoc. Musimy... Może lepiej mnie nie wtajemniczaj, co? Będzie dobrze, mamo. Poczekaj chwilę. Pamiętasz, jak w ostatnim czasie kilka razy pracowałeś do późna, więc ja też pracowałam? Tylko, że nie do końca. Nie patrz tak na mnie, nie mam kłopotów. Po prostu... Chodziłam na spotkania. Właściwie na randki. O, spoko. I jest jeden mężczyzna, którego poznałam, no i tak jakby, wiesz... Całkiem nieźle idzie. Ciekawe kto. Mamo, o co pytasz? O zgodę? Chcę go tu zaprosić. O. Na kolację. Pewnie mógłbym znaleźć sobie jakieś zajęcie. Dać wam trochę prywatności. Nie, chciałbym, żeby cię poznał. A to będzie, kurwa, Wilson Fisk. Ale jeśli nie masz ochoty, to nie szkodzi, rozumiem. Mamo, już mnie kupiłaś tą kolacją. Kurde, jak ten kostium wygląda. To pa. Muszę lecieć do tratwy. Lecimy. Lecimy, Miles Morales. Fajny mural. A, to ten z tego. Z Miles Morales w części. Może powietrzne dadzą mi kopa. Okej. Okay. Jest kolejny. Dawaj. Muszę złapać ten prąd. Iść do góry. Zaczynam to ogarniać. O kurde. Dobrze, że mu okulary w masce pokazują ścieżkę. To jest w tej chwili najważniejsze. Kolejny prąd powietrza. Obczaj. Iść, bo kurde, źle poleciałem. Hej, Miles, zaraz dotrę do trawy. Jesteś w drodze? Nie przegapiłbym tego. Komuś nianki? MJ dowiedziała się, że przenoszą Skorpiona do Ravencroft. Mają za mało ludzi, odkąd Sandman trafił do tratwy. Skorpion potrafi stroić fochy. Zaraz tam będę. Ta trawa nawet i roślinność taka bardziej roślinna. A, i sztuczki. Nice. Dobra. Tratewka. Do góry! Iść! Pięknie. Dobra. Hej, stary. Dobrze cię widzieć. Widzę, że w samą porę. Czemu oni ich zamykają w kostiumie? W kostiumie. W kostiumach. Ruszaj się, Gargan! Jak go pyrgnął. Ten jego kostium trochę wygląda jak ten z... Myślałem, że nie. Crysisa z pierwszej części. Zresztą z każdej. Pan negatywny! Martin Lee. Miles? Okej.
No, jakby ktoś nie wiedział, to Martin Lee zabił ojca Milesa. Za wcześnie na fajerwerki. Lecimy. Czerwony, żółty, jeśli to... Niech ktoś pilnuje więźniów! Biorę lewą! Brońcie statku! Wszyscy za mnie! What the hell? Kraven. Skąd on taką armię ma w ogóle? No kurde, jaka zobacz akrobata. To muszą być, kurde, sztylety z vibranium. Trzeba było zrobić rozgrzew. Twój łeb będzie świetnym trofeum. Mocnych ataków nie można unikać. Sparuje, gdy ostrzeżenie zmieni kolor żółtego na czerwony. Wow! Ostre jak to! Chyba jesteście tu! Cześć! Jestem Spider-Man! Hello! Ale to są źli ludzie! Powinni raczej siedzieć w szpacie! Nie wtrąkaj się! To nie jest twoja sprawa! No dobra, to daruję sobie powitania! Czyli tym jest parowanie, dobra. I oni są do cholery! Liczyłem, że wy wiecie! Odsłonimy się! Nie mogą wejść na statek! Dobra! Dawaj ją do góry, kurde, u góry nie mają żadnej mocy. Ej no, Spider-Manem zdecydowanie mi się gorzej gra, wam powiem. Ale kostium się fajnie niszczy. Jakoś taką bardziej czuję bluesa tym, kurde, Milesem Moralesem, prawda? Twój łeb będzie świetnym trofeum. Ostre jak ci... Jądź pająka! Chyba jesteście tu nowi! Cześć, jestem Spider-Man! Może nie wiecie, ale to są źli ludzie! Powinni raczej siedzieć w pace! Nie wtrącaj się! A dużo ich! No dobra, to daruję sobie powitania! Spider-Manie! Nie moli co do cholery! Liczyłem, że wy wiecie! Odsłonimy się! Dobra! Wejdźcie na statek! Dobra! Iść kolejny, dobra, dawaj. Trzeba pierw tych kurcze strzelających rozwalić. Pierw strzelających, dobra, dobra, dobra. Iść, dobra. I teraz zobacz, ja pierdził. Leżeć, tak, tak, tak. What the hell? Oni mają taki potężny atak, że mogę to tylko i wyłącznie sparować albo odejść od tego jak najdalej. Chyba jesteście tu nowi. Cześć, jestem Spider-Man. Może nie wiecie, ale to są źli ludzie. Powinni raczej siedzieć w twarze. Nie wtrącaj się. To nie jest twoja sprawa. No dobra, to daruję sobie powitania. No czekaj, czekaj. Tak, dobra, zamknięty. Myślałem, że tam... Pysz! Spider-Manie! Nim oni są do cholery! Liczyłem, że wy wiecie! Odsłonimy się! Nie mogą wejść na statek! Dobra! Dawaj ich do góry, kurde, trzeba wziąć. O! I on mnie śledzi, kurde, w ogóle tym. Jak nigdy. Jak żadna inna postać, żaden NPC nie śledzi linią strzałów, a on za mną podąża. Nie
Cisnąć ich! Chronić pająka! Już! Chronić pająka, dokładnie, bo pająk ma kłopoty. Pająk ma kłopoty, oficjalnie ma pająk kłopoty. Dobra, wypad poza tego. Masz jeszcze tam skrzynkę. Kurde, dajże spokój. Następna ekipa. A ty co, młody walczer? Młody walczer? Ten co? Nie przejmujcie się pająkami! Nasz cel jest w środku! Oni próbują dorwać skorpiona! Nie można ich wpuścić pod posła! Dobra. Chyba już będzie po nim. Kurwi skrzydełka. Nie, słuchawki mi padają. Gdzie cel pal? Miles, siemano. Nie, Miles jest dobry. Autentycznie, Miles jest kurde taki fajny luzak. Dobra, dawaj tego kurde jeszcze rozwalimy i potrzebuję słuchaweczki do ładowania. Ten kabel. Dobra. Peter Boomer. O! Dobra. Skąd się urwaliście? Trzeba przyznać, że wiedzą czego chcą! Dawaj. Uciekaj z tego, kurcze. Uś! Uciekaj z tego. Z tego wichajstra! Marzysz się skrzynką, kurde. Ta jest. Okej, okay, to już chyba wszystko, czy po prostu z Milesem? Mam tego małego. Małego? Lepiej, żebyś mówiła o starszym Spider-Manie, bo jestem od niego o centymetr wyższy. O, nice. Ucieka nam! Nice, ten Miles. Wariatuncio. Ta jest. Postarajmy się załatwić tych gości, kimkolwiek są. Kurwi, skrzydło! Dobra. Urwanet. Gdzie jeszcze? A ty zobacz, tutaj jeszcze żyje. Wypadasz pod atratkę, synek. O, tam jeszcze jest, zobacz ty. Uś, i cię nie ma. Dobranoc, do widzenia. No. Czy to będzie pierwszy encounter z Cravenem? W sensie z nim bezpośrednio? Skąd on ma taką armię? Nie lepiej tak swoją drogą rozwalić te auta niż statek. Mayday, mayday! Ludzie wewnątrz utoną! Próbuję wyciągnąć to żelazwo! Król Artur raczej aż tak się nie męczył! Załatam to! Jest tu więcej ludzi! Ja się nimi zajmę! Nie no,
Jupiter jednak silny, ale... No mają więcej tego. Spidermanie, lepiej stamtąd wyłaź! Najpierw wyciągnę stąd ludzi! Spidermanie! Okay. Wszystko gra? Próbuję uciec i przy okazji uratować cywilów. Nie jest za dobrze. Co tam się stało? Strażnicy są cali? Halo? Here, here. Muszę się zderzyć. Uwaga! Dlaczego nie chcesz iść? Aha, bo się nie da iść. Jest on, o! Skorpion z ciebie nocą i mnie tu zamknął! Skorpion zwiał? Muszę powiedzieć Spider-Manowi! Wyciągnę cię! Otworzy to? Ile to jest siła dopiero. Dalej. Jednak nie. Spokojnie! Zaraz coś wymyślę! Źródło zasilania. Brzmi obiecująco. Okej. Gdzie mamy to źródło zasilania? Jesteś tam jeszcze? Jestem! Spokojnie! Jestem! Awaryjne zasilanie. Bądź tu! Dlaczego głowę tak, kurde, przekrzywiamy jakby? Ekstra! Okej. Woda się podnosi! Nie wrócę tą samą drogą! Ale tutaj to jest prąd, prąd ci nic. Nawet ja to czuję. Muszę ochronić strażnika. Tak jak nie usmażę go żywcem. A jest kurde, nie dość, że Spider-Man też Elektro. Co zrobiłeś? Musisz trzymać się z dala od wody, dobra? Muszę się pozbyć nadmiaru energii. Quality. Aha. Aha. Wielkie dzięki, młody. Ale ja cię oceniłem! Do prawdy. I teraz będzie miał jakieś halucyny. No. Father. Nie! Znaleźliśmy Skorpiona. Halucyny Petera w pierwszej części były bardzo fajne. Jestem ciekawy, jak tutaj to zrobię ewentualnie. Chociaż wątpię też, żeby to był jakiś długi wątek z halucynami. Dobre jest. Bez Milesa jest tak spokojnie. Ty, Miles, ale ty jesteś pod wodą cały czas. Nie muszę się martwić. Ogarnij. Nikt z nas nie musi ginąć. Zaraz się utopisz. Żadnych ziemi, Micho. Mama? No i po chłopie. Koniec gry. Miles is dead. Muszę się stąd wydostać. Muszę ich znaleźć. On tak mógł zrobić od początku. Nie w ten sposób.
the hell? Czysto! Mamy go. Nie! Nie, Lee! Lee! Nie uciekniesz! Dobra, dawaj! No kurwa, Elektro, normalnie! Nie kontroluję jej! Spider-Manie! Mają Lee! Skorpiona też! Właśnie ich ścigam! Miles! Dobra. Myślisz, że poradzisz sobie z Lee? Mogę jeszcze zawrócić! Nie! Dam radę! Dam radę! Nie pozwolę mu się zbliżyć do rodziny! Nie po tym, co zrobił Zadzie! Muszę ich ochronić! Uś. Potrzebują mnie! W twojej rodzinie nic się już nie stanie! Nic! Dasz sobie radę! Niedługo wrócę! Dam radę! Czemu się nie da takiego ataku unikać? Albo się może jakoś da, tylko że nie wiem. Ano tutaj. Iś, nie ma takiego, kurde, skakania i robienia tutaj jakiegoś, kurde, burdelu. Wychodzę. Wracaj na statek! No silny. Silny hop. Nie powiem, że nie. Oni sobie tam tak wcześniej chillowali bombę, tak? Nie zauważyli, że helikoptery są eksplodują i te sprawy. Dopiero w tej chwili, jak statek był dość blisko. Już są nasi! Jeszcze zobaczymy! Ono tu. A masz! O. Ej, ale to jest łańcuch przecież elektryczności i tego wszystkiego. Ale zadarliście ze złym miastem! A wy macie mnie za najgorsze! No tutaj trzeba ustawiać ich w linii. O, widzisz, w ten sposób. O nie, znowu się zaczęły, kurde, te. Weź go, kurde, wyeliminuj. Tak jest. Ja HP nie mam. Holy shit, aż sam się uchyliłem. God damn it. Ty, jak ten synek pływa? Ty nie, znowu te kurde wolczury latające. I sam on! Kraven. Spider-Manie! Nie jest tu najlepiej! East River stoi w ogniu! To... wow, okej. Okay. Już tam lecę. Ach, Skorpion musi poczekać. No dawaj! Dawaj! Alright, alright. Pomogę wam! Złapcie się czegoś! O kurde, zoba. Nie gadaj, że takie kurde latające robociki, sępy. Nie ma opcji! Nie pozwolę wam zabrać mi! Tamtych rozerwał po prostu jednym uderzeniem, a z tymi się tak bawi. Oj. Uciekajcie! Zatrzymam ją! Dobra, zatrzymane! Urwiesz?
O ty! No, coś mi się wydaje, że się nie uda. Nie uda się ich powstrzymać. Ale co, ta śruba, nie wiem, jakoś pożera to molo całe? Że tak szybko trzeba to zakleić, czy po prostu ze względów bezpieczeństwa? Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uhu. Martins. Jest negatywny, czy... Nie. Wygląda trochę jak ten główny bohater w Ghost of Tsushima. Miles zaślepiony gniewem. Ty... pozwoliłbyś mi zginąć. Nie masz pojęcia, co mi odebrałeś. Nie, chcę się jeszcze dłużej na niego popatrzeć. Silny ten Kraven. No i tak trzeba było zrobić na samym początku, no. Ciosa dać i tyle. Zajebisty kadr. Ładne są kadry w tej grze. Na cutscenkach to jest typowo prezentowane jak film. A nie jak jakiś tam, kurde, przerywnik. Śmieszny. Policja wciąż ich szuka, ale na razie bez skutku. A jak u ciebie? Same szczątki. Co to za banda? Kimkolwiek są, mają niezły sprzęt. A do tego wszystkiego mają Lee i Skorpiona. Hej, cokolwiek planują, dorwiemy ich. Zobaczysz. Co? Pete. Kiedy zobaczyłem Lee na tym statku, moje moce, one... Myślisz, że wasze energie się połączyły? Nie wiem, stary. Ale są niestabilne. Wiesz, skądkolwiek się wzięły, uratowały nam wszystkim skórę. Hej. Wsadzimy Lee do więzienia. Słowo. Nie olewaj mnie. Ja tu przeżywam, wiesz? Nie daj się prosić. No, już. Nie wyrabiam z tobą. Trzymaj się, synek. Trzymaj się, Miles. Miles Morales. Zdolności. Uj, też kostiumy, łańcuch błyskawic. Dobra, fajn, fajn. Poczekaj, tutaj niedostępne. A to mogę co sobie... Nic z tym nie mogę zrobić. Naciśnij, by zmienić... Aha, by zmienić zdolność. A i tutaj mam łańcuch albo ten jadowity pypeć. Dobra, a to ja nie chcę. To ja takiego nie chcę. A kostiumy Miles Morales? To jest ten klasyczny chyba...
poprzedniej części. Tak, to jest ten z poprzedniej części, co on sobie zrobił, taki elegancki. To też był ten kostium, dobra. A Peter, coś nowego? Nie. Dobra. No, ale to everybody tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcineczku. No i tyle. Do zobaczyska. Już jutro. Pa!